Cześć, w moje ręce wpadł taki oto zestaw. Radio Liza R203 w stanie praktycznie idealnym. No oczywiście jest lekko brudne, trzeszczy ten potencjometr, ale to są drobiazgi. I w zestawie był zasilacz Elsin Ząbkowice Śląskie ZT3 i to nim będziemy się dzisiaj zajmować. Zapraszam. Zasilacz ma trochę nietypową, jak na dzisiejsze czasy, wtyczkę wyjściową. Co do wtyczki 230 V do wymiany, bo do normalnego gniazdka teraz z bolcem już nie da się tej wtyczki włożyć, założę taką zwykłą, wąską. Natomiast sam zasilacz ma 3 napięcia wyjściowe 6, 7,5 i 9 V, tutaj przestawiane tą śrubką. I do każdego zasilacza, do każdego urządzenia kiedyś były schematy dołączane. Starzy użytkownicy to pamiętają, młodzi niestety zapewne nie. Były schematy, opisy, jakie elementy są włożone, napięcia na poszczególnych elementach, także każde urządzenie dawniej można było otworzyć i naprawić. Teraz to praktycznie już niemożliwe. I na schemacie widać, że nie jest to jakiś zaawansowany układ. W układzie są dwa kondensatory na wyjściu mostka i na wyjściu zasilacza, także te dwa kondensatory wymienię na nowe. Można by w ogóle wyrzucić cały ten środek, zostawić tylko mostek i transformator i wsadzić tutaj trzy stabilizatory scalone i stabilizowanie napięcia na pewno byłoby lepsze. Natomiast chcę zachować ducha czasu, nie chcę robić nowego zasilacza, także ten zasilacz po prostu otworzę, wyczyszczę i zostawię taki, jaki był po prostu w oryginale. Nie mam takiej rurki wyjściowej, także postaram się tam doczyścić, za czym najlepiej mi się to uda. Także rozkręcamy. Zasilacz wyczyszczony, kondensatory wymienione. Tutaj jest taka malutka żaróweczka, ale w tym oświetleniu to właściwie jej nie widać. Musicie mi wierzyć na słowo, że ono się teraz świeci. Odsumuję na bok, żeby nie było, że zakłócenia są od transformatora. Podłączamy do radioodbiornika. Jest. No i działa. Także to wszystko. Dziękuję, że byliście ze mną. Zapraszam do kolejnych filmów. Staram się już wrzucać od dłuższego czasu regularnie. Więc pewno niedługo kolejny film. A jak klepniecie ten dzwoneczek od subskrypcji i przypomnienia o filmach, będę bardzo wdzięczny. Cześć, trzymajcie się.